No i zacięte. Podobnie było także i w dniu dzisiejszym. Zabrzanie grają w błękitnych strojach. W pierwszej połowie przeważali, mieli więcej dogodnych sytuacji strzeleckich. Gorąco było także na trybunach. Dwukrotnie służby porządkowe wkroczyły bezpardonowo do akcji, pacyfikując sektor zajmowany przez zabrzańskich kibiców. Górnicy mogą mówić o pechu. Atakowali bardzo szybko i pomysłowo bramkę Lecha, ale ten wpisywał się bez zarzutu. Prawdziwe emocje rozpoczęły się w drugiej części spotkania. Oto sytuacja z 70. minuty. Piotrowicz fauluje Probierza. Arbiter Piotr Werner ma problem. Nie wie, czy było to w obrębie pola karnego, ponieważ linia boczna nie była zbyt dobrze widoczna. Z pewnym opóźnieniem wydaje decyzję o tym, że ruch Kożuch wykonywać będzie rzut karny. Piotr Werner obchodził dzisiaj urodziny. Mecz był trudny do prowadzenia. Jaworski, kapitan Ruchu, wykorzystał jedenastkę, zdobywając jedyną bramkę meczu. A więc Ruch Kożuch po dramatycznym spotkaniu wygrał z Górnikiem Zabrze 1-0.